Cześć, witam Was w kolejnym odcinku A To Ciekawe. Dziś przedstawię drugą część z historii chrześcijaństwa. Zaczynamy! W 1545-1566 roku na Soborze Trydenckim ogłoszono, że prawdę religijną wyraża w równym stopniu Biblia. To tradycja, a jedyne i wyłączne prawo interpretacji Pisma Świętego spoczywa w rękach Kościoła. Uznano, że sakramenty są niezbędne do uzyskania zbawienia. Utworzono Indeks Ksiąg Zakazanych, który przez 400 lat będzie krępować wolność myśli, sumienia i naukę. W 1568 roku hiszpański Trybunał Inkwizycji wydaje nakaz śmierci na 3 miliony Niderlandczyków, którzy, jak brzmi hasło wypisane na kapeluszach gezów, wolą być raczej Turkami niż papistami. W 1572 roku we Francji 24 sierpnia w masakrze pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 tysięcy protestantów. W 1585-1590 roku krótka kadencja Sykstusa V zaowocowała zakazem wstępu do watykańskich archiwum dla świętych i uczonych. W 1600 roku 17 lutego spalono na stosie Giordano Bruno, który głosił, że wszechświat jest nieskończony i jednorodny. Religię uznawał za uproszczoną wersję filozofii, a liturgię za wynik zabobonu. Kościół skazał go za herezję doketyzmu. W 1615 roku Trybunał Inkwizycyjny zabrania głoszenia teorii heliocentrycznej. W 1650 roku w Nowej Anglii prawnie zakazano noszenia ubrań z krótkimi rękawami, gdyż mogłyby zostać odsłonięte nagie ramiona. W 1789 roku papież Grzegorz VI gani wolność sumienia jako szaleństwo, zaraźliwy błąd i wypowiada się przeciwko wolności handlu książkami. W 1836 roku Grzegorz XVI w nowym wydaniu Indeksu Ksiąg Zakazanych uzależnia czytanie Biblii w językach narodowych od zgody inkwizycji. Zakaz obowiązywał od 1897 roku. W 1846 roku 1 czerwca wydano zakaz wstępu do Watykańskiego Archiwum nawet kardynałom bez specjalnego zezwolenia papieża. W 1852 roku wprowadzono nabożeństwo majowe do Najświętszej Maryi Panny. W 1854 roku wprowadzono dogmat o tak zwanym niepokalanym poczęciu Najświętszej Maryi Panny. Rok 1855 sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił: wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga, wolność to mówienie kłamstw w imię Boga. Wcześniej do Kongresu Stanów Zjednoczonych Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania złona ziemi, ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić. W 1870 roku wprowadzono dogmat o nieomylności papieża. W 1897 roku papież Leon XIII dopisuje Biblię do Indeksu Ksiąg Zakazanych. W początku XX wieku papież Leon XIII uzasadnia karę śmierci. Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy występują przeciw niemu i naruszają jedność duchową. W tym samym wieku również Pius V oświadczył dosłownie: religia żydowska była podstawą naszej religii, została jednak zastąpiona nauką Chrystusa i nie możemy uznać dalszej racji istnienia tamtej. W 1917 roku heretycy mogą odetchnąć z ulgą. Po prawie 700 latach zostały zniesione tortury. Duży wpływ na decyzję miało powstanie komunizmu w Rosji, którego Kościół się przestraszył. W 1939 roku papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny dzisiejszych nieszczęść nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pań. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 roku. Papież uznał ją za walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość. W 1941 roku, tuż po agresji III Rzeszy na ZSRR, z watykańskich drukarni wysłano do sztabu wojsk niemieckich duże transporty ukraińskich i rosyjskich modlitewników. Watykan podbite obszary ZSRR podporządkował nuncjaturze berlińskiej, oficjalnie akceptując zagarnięcie tych ziem przez Hitlera. W 1941 roku Watykan akceptuje antysemickie poczynania rządu i wyraża zgodę na uchwalenie tzw. statutu Żydów. W 1945 roku Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich, w tym m.in. katów polskiego narodu, Franka i Greisera. W 1950 roku w petycji do Watykanu katolicy proszą o dogmatyzację fizycznego wniebowzięcia Maryi. W odpowiedzi Watykan uchwala dogmat o wniebowzięciu Najświętszej Maryi Panny, choć w Ewangeliach nie ma o tym słowa. W 1954 roku Pius XII poucza: to, co nie jest zgodne z prawdą czy z normą obyczajową, nie ma prawa istnieć. Chodzi oczywiście o prawdę i moralność zgodne z nauczaniem Kościoła. W 1975 roku papież Paweł VI wyjaśnia w liście do arcybiskupa Kogana, że kobieta ma zakazany wstęp do stanu duchownego, ponieważ wykluczenie kobiet z kapłaństwa jest zgodne z zamysłem Boga wobec swego Kościoła. Choć specjalnie powołana papieska komisja biblijna składająca się z wybitnych biblistów orzekła wcześniej, że nie ma przeciwwskazań. Zdanie papieża nadal jest ważniejsze od wniosków wypływających z lektury Biblii. Pawła VI poparł Jan Paweł II. W 1980 roku beatyfikacja jezuity, który twierdził: miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje. Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego. W 1992 roku papież Jan Paweł II ogłasza, że potępienie Galileusza za głoszenie heliocentrycznego poglądu, iż Ziemia krąży wokół Słońca, a nie na odwrót, było błędem. W 1993 roku Watykan uznaje istnienie państwa Izrael. W roku 2000 13 marca Kościół przyznaje, że w ciągu wieków popełnił wiele grzechów w dziedzinie praw człowieka i wolności religijnej. O przebaczenie proszeni są m.in. Żydzi, kobiety i ludy tubylcze. W 2006 roku 2 lipca przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny mówi w wywiadzie dla dziennika Drugie Tempo, że aborcja to zbrodnia bardziej przerażająca niż wszystkie wojny światowe, czyli że usuwanie nieświadomych istnienia embrionów lub zapłodnionej komórki jajowej jest gorsze niż mordowanie świadomych dzieci przez żołnierzy i w obozach zagłady. I na koniec oczywiście żarcik. Pewien pan szedł przez miasto i nagle strasznie zachciało mu się sikać. W pobliżu nie było żadnej toalety, a do domu daleko, więc poszedł za mur kościelny. Akurat kiedy sikał, niedaleko przechodziła zakonnica, podeszła do niego i zapytała: czy mogę chwycić twoje jajko? Pan pomyślał, pewnie nigdy nie miała w ręku, i zgodził się. Czy mogę chwycić twoje drugie jajko? Zapytała zakonnica. Owszem, więc zakonnica chwyciła je i uderzając nimi o siebie powiedziała: nie sikamy przy kościele! I na tym zakończymy dzisiejszy odcinek A To Ciekawe. Jeśli wam się podobało i macie jakieś własne pomysły, zostawcie łapkę w górę i komentarz. Nie zapomnijcie także zasubskrybować kanału, bo już w piątek czekać będzie na was kolejna dawka żartów prosto z internetu. Cześć!